Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3216 i 3365. Bardzo proszę pana posła Grzegorza Lorka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wielce szanowna pani marszałek, panie ministrze, panie, panowie posłowie. Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. To są druki 3216, druk 3365. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniach 1 i 15 czerwca 2023 roku rekomenduje projekt pod obrady Wysokiej Izby. Wielce szanowni państwo, ponieważ przede mną są posłowie, którzy czynnie brali udział w pracach, więc pozwolicie państwo, że streszczę sprawozdanie do przypomnienia kilku ważnych zagadnień związanych z tą ustawą. Mianowicie akt składa się z czterech kodeksów. Ma on na celu przede wszystkim szeroko rozumiane zwiększenie dostępu obywatela do wymiaru sprawiedliwości. I tu jest wykorzystanie funkcji narzędzi IT. Wiąże się to z dobrymi praktykami wypracowanymi w trakcie COVID-19. Chodzi o posiedzenia zdalne. Sprawdziło się to, da to możliwość przyspieszenia procedowania spraw w sądach i to jest bardzo ciekawe i bardzo dobre zagadnienie, które może przyspieszyć procedowanie spraw. W zakresie zmian ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych należy zwrócić uwagę, że jest wynikiem realizacji postulatów złożonych w wyroku z dnia 6 grudnia 2018, to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Słomka przeciwko Polsce, skarga 68924/12, które poruszają zagadnienie właściwości sądu orzekającego o pozbawieniu wolności w trybie policji sesyjnej. Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych nowelizuje właśnie tę kwestię i wypełnia to rozwiązanie w pełni wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak to zasługuje na pełne poparcie. Nowelizacja przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych prowadzi także do zwiększenia bezpieczeństwa porządku publicznego. Tu odbyła się bardzo długa, rzeczowa dyskusja na ten temat. Bardzo też ważne, istotne zagadnienie. Ponadto kolejne zmiany dotyczą ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego i mają na celu urzeczywistnienie naczelnej zasady postępowania karnego, jaką jest zasada trafnej reakcji karnej, jak również realizacji prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Proponowane w Kodeksie postępowania karnego zmiany przewidują prawidłowe ukształtowanie i stosowanie instytucji łączenia spraw do wspólnego postępowania oraz instytucji wyłączenia spraw do odrębnego rozpoznania, co służyć będzie skróceniu procesu karnego i przyspieszeniu jego biegu. Ponadto projekt przewiduje prowadzenie procedury karnej doręczeń pism sądowych oraz pism procesowych, które sąd posiada w wersji elektronicznej poprzez portal informacyjny sądów powszechnych. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego obejmują także umożliwienie przeprowadzenia czynności przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednocześnie bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, co również znacznym będzie miało znaczenie z punktu widzenia ekonomiki procesowej. Rządowy projekt ustawy, który właśnie prezentuję, przewiduje także wprowadzenie nowego rozwiązania służącego zapewnienie ofierze przestępstwa przesłuchiwania postępowania sądowym w charakterze świadka możliwości składania zeznań w warunkach wykluczających bezpośredni kontakt z oskarżonym, co ma bardzo istotny aspekt zarówno w sferze proceduralnej, sądowej, ale także dla tego pokrzywdzonego. Za pozytywne należy również uznać zmiany przewidziane w Kodeksie Karnym Wykonawczym, mające na celu ukształtowanie efektywnego mechanizmu zaliczenia mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym na potrzeby zaspokojenia tytułu zabezpieczenia. Mechanizm ten polega na wprowadzeniu do porządku prawnego regulacji, które zabezpieczenie mienia
pozwolą wykonać zawarte w wyroku rozstrzygnięcia o charakterze majątkowym. Taka zmiana podniesie efektywność, szybkość i zaspokojenie należności na poczet ofiar przestępstwa. Reasumując, przedłożony projekt zawiera zmiany dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, które mają przede wszystkim praktyczny i realnie usprawniający proces karny i cywilny, a tym samym przyczynia się do zapewnienia jeszcze lepszego dostępu obywatela do sądu. Wielce szanowni państwo, panowie posłowie, chciałem bardzo podziękować za czynny udział w dyskusji, za bardzo ciekawą, rzeczową dyskusję. Mam nadzieję, że jeszcze w następnych czytaniach, co się za chwilę wydarzy, przyczyni się do dobrego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, szanowny panie ministrze, wielce szanowni panie, panowie posłowie, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym przedłożyć projekt, który oczywiście Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera, i do tego projektu złożyć poprawki. Bardzo istotną z taką poprawką jest w toku dyskusji prac komisji, to jest poprawka pierwsza, która przewiduje, że sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów. Ta poprawka wychodzi naprzeciw dyskusji, która odbyła się na komisji. Są też inne poprawki. Na koniec chciałbym podkreślić, że projektowane zmiany idą w kierunku informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, co z punktu widzenia obywatela jako strony postępowania jest procesem wysoce pożądanym. Dziękuję bardzo. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście popiera przedłożony projekt i składam poprawkę. Dziękuję bardzo panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Zwiewka, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. To kolejna ustawa, do której zgłaszam tę samą uwagę. Wpakowaliście do niej ileś aktów prawnych, które są tym jednym aktem zmieniane. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale ani w pierwszym czytaniu, ani dzisiaj, ani nawet w czasie pracy Komisji Nadzwyczajnej nie zwrócono w ogóle uwagi na jeden z elementów, który wydaje się być najbardziej istotnym w tych zmianach, ukrywanym przez PiS i najlepiej, żeby nikt go nie zauważył. To są zmiany w ustawie o prokuraturze, to są zmiany dyskwalifikujące tę ustawę. I to jest właśnie największy wasz błąd. Dajecie dobre zmiany, które chciałoby się poprzeć, ale jednocześnie pakujecie tam coś, co absolutnie nie może być przyjęte. Wiecie doskonale, że byliśmy przeciwni łączeniu funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego. Przez wiele lat funkcjonował zupełnie niezależny prokurator generalny w Polsce. Wy musieliście to zmienić. Co robicie teraz? W obliczu katastrofy wyborczej, bo przegracie wybory jesienią, kastrujecie funkcję prokuratora generalnego i przerzucacie jego uprawnienia na prokuratora krajowego. No wystarczy przeczytać pierwszy zapis do zadań prokuratora krajowego, w szczególności należy wykonywanie czynności i uprawnień prokuratora generalnego. Dalej są jeszcze inne kwiatki, że prokurator krajowy może żądać od prokuratora generalnego. No ludzie, no puknijcie się w głowę, jak podwładny może żądać od swojego szefa. Nie będę przytaczał wszystkich tych zapisów, które tam są. Generalnie chodzi o to, że chcecie prokuratora generalnego, który po wyborach nie będzie waszym prokuratorem generalnym, odstawić na bok. Mogę państwu obiecać jedną rzecz, że jakiekolwiek zmiany dzisiaj wprowadzicie, one nie uchronią ani Zbigniewa Ziobry, ani innych osób odpowiedzialnych za niszczenie prawa i praworządności w Polsce od odpowiedzialności, którą trzeba będzie ponieść.
Jeszcze jedna uwaga, a mianowicie przez te całe 4 lata jedno było bardzo widoczne. Przewaga prokuratorskich uwag do zmian kodeksowych nad opiniami sędziów. Jakoś opinie sędziów były zawsze mniej istotne niż uwagi wnoszone przez prokuratorów. W dalszym ciągu pani poseł Barbara Dolniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj w instancji odwoławczej orzekają składy trzyosobowe. To ma zapewnić przy zróżnicowanym doświadczeniu predyspozycji poszczególnych członków składu na zwiększoną gwarancję trafności orzeczenia. Poszukujecie Państwo rozwiązań, które mają przyspieszyć postępowanie przed sądami. Natomiast wprowadzacie rozwiązania, które obniżają standard merytoryczny, a także rzetelną kontrolę instancyjną. Mało tego, wiceminister sprawiedliwości na komisji mówi, że jest to rozwiązanie tymczasowe. No proszę Państwa, jeżeli tymczasowymi rozwiązaniami chcecie reformować sądownictwo, no to proszę wybaczyć, ale nie dziwota, że przez 8 lat nie zreformowaliście tego wymiaru sprawiedliwości. Mało tego, mówił już o tym pan poseł Zwiewka, minister Ziobro ma pełną świadomość, że lada moment odda władzę. I co robi? Wprowadza do projektu rozwiązanie, które ma zapewnić zabezpieczenie interesów jego ludzi i jemu samemu pozwolić na rządzenie z tylnego rzędu. Nic z tego, panie ministrze. Jesteśmy zwolennikami jako Koalicja Obywatelska rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i nie pozwolimy panu na rozwiązania, które pozwalają na wpływanie przez polityków, jeżeli chodzi o decyzje i funkcjonowanie prokuratury. Jak dzisiaj wygląda prokuratura przy waszych rządach, wszyscy doskonale wiemy. Chcecie pozbawić prokuratora generalnego wszelkich kompetencji, przekazując je prokuratorowi krajowemu. A tego jak zabezpieczacie? Ano w ten sposób, że by odwołać prokuratora krajowego lub pozostałych zastępców prokuratora generalnego, będzie wymagana pisemna zgoda prezydenta państwa. Nie wymyślajcie żadnych sposobów. Władzę trzeba oddać i to w sposób rzeczywisty. Dlatego składamy wniosek o odrzucenie projektu ustawy, tym bardziej, że naruszyliście zasadę 3 czytań, a jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty, poprawki, które mam nadzieję chociaż w części zmienią treść tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szejna, Lewica. Przepraszam. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izba, na wstępie pragnę zwrócić uwagę, że sposób procedowania tego projektu ustawy ze względu na zakres regulacji jest po prostu skandaliczny. Projekt nosi tytuł Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Już w samym tytule znajduje się wzmianka o nowelizacji 2 kodeksów oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych. Natomiast te inne ustawy to szczególnie ustrojowo niebezpieczna ustawa Prawo o prokuratorze. Szanowni Państwo, razem 18 ustaw ulegnie nowelizacji. Zaznaczam, że są to zmiany w różnych gałęziach prawa, a projekt nie został podzielony do pracy we właściwych komisjach i podkomisjach. Nad projektem pracowała podkomisja do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Jak już wskazałem, zakres zmian w przedłożonej nowelizacji zdecydowanie wybiega poza materię przedstawioną w tytule. Dlaczego rząd przesyła do Sejmu projekt, który następnie procedowany jest wbrew zasadom prawidłowej legislacji? To kolejne mataczenie PiS, gdyż nowelizacja KPC to tak zwana zasłona dymna, a najistotniejsze zmiany z punktu widzenia PiS dotyczą ustawy Prawo o prokuraturze. Pomimo wielu logicznych propozycji zmian w kodeksie postępowania cywilnego, na które patrzyliśmy przychylnym okiem i pozytywnie wypowiadał się na ich temat także Rzecznik Praw Obywatelskich, przedłożona ustawa nie powinna być przyjęta w całości. W całym tym projekcie dla PiS kluczowa jest nowelizacja ustawy Prawo o prokuraturze. To właśnie tak zwane kukułcze jajo, ponieważ rząd PiS chce zabezpieczyć się na wypadek nieuchronnej utraty władzy.
Minister Zbigniew Ziobro i jego akolici dążą do uwłaszczenia się na prokuraturze i postawienia za jej nadrzędny cel ochronę polityków i aparatu PiS przed odpowiedzialnością karną. Już teraz postępowania dotyczące polityków Zjednoczonej Prawicy, ich bliskich oraz przyjaciół są umarzane albo nie dochodzi w ogóle do ich wszczęcia. Prezes NIK oświadczył, że kontrolerzy skierowali do prokuratury ponad 200 doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura podjęła zaledwie kilka. Prokuratura ma ścigać przestępców, a nie zajmować się ochroną polityków PiS. W przedłożonej nowelizacji szereg kompetencji zostaje przekazanych prokuratorowi krajowemu, który jest jednocześnie pierwszym zastępcą prokuratora generalnego. Problem polega na tym, że ilość tych kompetencji jest tak duża, że warto zadać sobie pytanie, po co w takim razie w Polsce jest prokurator generalny po tej nowelizacji, skoro wszystko będzie mógł zrobić prokurator krajowy. Oczywiście nominat PiS. Zmianie ulega także tryb odwołania prokuratora krajowego. Projekt zakłada, że będzie go mógł odwołać prezes Rady Ministrów za pisemną zgodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po przegranych przez PiS wyborach kolejnym prokuratorem generalnym na mocy obowiązujących przepisów zostanie kolejny minister sprawiedliwości, który nie będzie de facto miał żadnych uprawnień prokuratorów, ponieważ jego kompetencje przejmie prokurator krajowy, którego nie będzie można odwołać bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy. Mówię o prezydencie, który popisał się wydaniem niejednej niekonstytucyjnej decyzji. Prokurator generalny polecenia podległym prokuratorom wydaje wedle tej nowelizacji za pośrednictwem prokuratora krajowego, czyli kolejny prokurator generalny złamie prawo, jeżeli ośmieli się wydać polecenie podległym prokuratorom i pominie w tym procesie nominata Zbigniewa Ziobro, który nie zostanie odwołany z funkcji prokuratora krajowego, ponieważ prezydent nie wyrazi zgody. Ten zabieg, który jest zawarty w tej ustawie, zablokuje działania prokuratury po wyborach do momentu ponownego rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz całkowitego odpolitycznienia prokuratury. Pragnę zwrócić Wysokiej Izbie uwagę, że w projekcie znajduje się również przepis, który dodaje do ustawy Prawo o prokuraturze artykuł 17, paragraf 3 o treści: siedziba prokuratury krajowej mieści się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Postępu 3. Nie przyjęło się, aby ustawy normowały adresy poszczególnych instytucji. W trakcie obrad podkomisji, jak i nadzwyczajnej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach, zwracało na to uwagę legislatorki z Biura Legislacyjnego Sejmu i słusznie nazywały ten przepis nieuzasadnionym precedensem. Chyba że PiS ma zamiar zarzucić nas teraz projektami ustaw, w których będzie wypisywał adresy wszystkich ministerstw, urzędów i innych instytucji państwowych. Zadaniem Sejmu jest uchwalanie mądrego i spójnego prawa, a nie tworzenie precedensów dla ministra Zbigniewa Ziobry. Apeluję do posłanek i posłów, których obowiązkiem jest stać na straży godności tej Izby. Proszę nie robić z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej maszynki do nadawania adresów. Proszę dbać o jakość i logiczność uchwalanego prawa. I nie mówi to o logice PiS, że władzę raz zdobytej się nie oddaje. Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy będzie głosował przeciw uchwaleniu tej ustawy i składa również do tej ustawy poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. I bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo, pani marszałek, panie, panowie posłowie. Ta nazwa ma daleko idący, mylący tytuł. Ona powinna się nazywać Akcja Ewakuacja dla polityków Solidarnej Polski i innych, bo tak w istocie mimo kilku mylących zapisów, być może obejmujących ważne z punktu widzenia potrzeb sprawy, to jednak jest przede wszystkim ustawa stworzona po to, aby zakonserwować środowisko jednej z partii politycznych w prokuraturze krajowej, tak aby tam przyczółek, być może jakiś na przyszłość polityczny został osiągnięty, ale naszą rolą tu w Wysokiej Izby jest to, aby sprawy nazywać po imieniu i nie pozwolić na taki skandaliczny proceder, który niestety swoje wzorce czerpie naprawdę z ustrojów, do których nie chcielibyśmy się odwoływać. Ta ustawa absolutnie dyskwalifikuje swoimi zapisami tu z dalszych prac. Ja myślę, że ona też pokazuje, że czas najwyższy w nieodległej przyszłości raz na zawsze uporządkować kwestię prokuratury.
Mamy jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe pomysł, aby prokurator krajowy był wybierany w wyborach powszechnych przy okazji na przykład wyborów dotyczących prezydenta Rzeczypospolitej, aby dysponował niezwykle mocnym mandatem społecznym, który absolutnie uniemożliwiałby jakiekolwiek próby upolityczniania tego organu, czego mamy dzisiaj kolejny namacalny przykład właśnie w zapisach tej ustawy. To jest rzecz karygodna, na to nie ma zgody. W imieniu Koalicji Polskiej również składam wniosek o odrzucenie tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Pani marszałek, państwo ministrowie, Wysoka Izbo, tutaj już padło bardzo sporo na temat upolityczniania instytucji prokuratury, więc zajmę się innym tematem, jaki jest w tej ustawie, bo kiedy PiS nie wie, skąd wyciągnąć pieniądze, to na absurdalne programy rozdawnictwa to uderza na przykład w kierowców. I najpierw rząd ustanowił bardzo wysokie mandaty, bo wcześniej kwota jeszcze ileś dość niedawno, bodaj w zeszłym roku, wartość mandatu mogła wynosić do 500 zł, teraz do 5000, a obecnie rząd chce także konfiskować samochody albo ich równowartość. No, uważamy, że należy surowo karać pijanych kierowców, ale przede wszystkim powinniśmy karać ich sprawiedliwie i to tych, którzy się dopuszczają danego czynu, więc jak trzeba nawet zamykać ich do więzień, ale państwo nie powinno uderzać na oślep z całej siły, byle tylko zwiększać swoje wpływy do dziurawego budżetu, bo wasz rząd będzie chciał odbierać własność kierowcom lub oczekiwać właśnie równowartości na przykład pożyczonego samochodu, którego wartość nie musi przystawać do majątności akurat danego niezbyt mądrego kierowcy, który wsiadł za kółko. No ponadto to właśnie powinien być karany kierowca, nie cała jego rodzina, która też może partycypować w posiadaniu na przykład danego samochodu. A przypominam, że wiele gospodarstw domowych w Polsce ma jeden samochód i brak jakiejkolwiek możliwości dojazdu do pracy czy do szkoły może utrudniać życie wszystkim. Już sama głupota kierowcy też je pewnie utrudnia. I jeżeli chcemy zwiększać też bezpieczeństwo na drogach, bo zakładam, że o to państwu chodzi w tym projekcie, to być może warto popatrzeć na to od nieco innej strony, choćby też jakości polskich dróg, a nie kolejnego utrudniania ludziom życia, bo też przypominam o tym, co, na jakie przepisy się państwo zgodzili, jak to, że powstają strefy czystego transportu w miastach, tak zwanego czystego transportu, bo w praktyce to będzie utrudnianie tylko dla tych, których nie stać na nowy samochód, na przykład elektryczny. No, bo wy macie w tym projekcie też parę zmian, które mogłyby iść w dobrym kierunku, choćby w kodeksie postępowania cywilnego, ale właśnie te kierunkowo sensowne rzeczy są przykrywane przez takie absurdy jak upolitycznianie prokuratury, o której już było mówione, czy właśnie konfiskata samochodów za przestępstwa, które to może wpływać także na rodzinę danego delikwenta. No, przestańcie po prostu też uderzać w zwykłych ludzi i uprawiać taką odpowiedzialność zbiorową. Zostawcie ludzi, ich samochody w spokoju i nie wyciągajcie rąk po czyjąś własność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze, przymiła zawsze uśmiechnięta pani dyrektor. Jest jeszcze czas, by pani namówiła swoich szefów, by odrzucić projekt tej ustawy. Koło Parlamentarne Polska 2050 podpisuje się pod tymi słowami, które wygłosili wcześniej przedstawiciele innych klubów. Ale zdajmy sobie sprawę, że projekt zostanie przyjęty, więc jeśli, to składamy dwie poprawki. Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie na stałe do polskiego porządku prawnego posiedzeń zdalnych. Zgodnie z tym, co proponują organizacje pozarządowe, zwracamy uwagę, że rozwiązanie
prawnego porządku posiedzenie zdalnych po raz pierwszy zostało wprowadzone na szeroką skalę w trakcie pandemii. Pozwoliło to na ochronę życia, zdrowia obywateli, a także umożliwiło funkcjonowanie sądów w czasie kolejnych lockdownów. Równocześnie wdrożenie posiedzeń zdalnych na niespotykaną dotychczas skalę było szansą na zwiększenie cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Posiedzenia zdalne są szansą, aby usprawnić przebieg postępowań sądowych oraz zwiększyć efektywność całego wymiaru sprawiedliwości. Biorąc to wszystko pod uwagę, właśnie kwestie zaufania obywateli do sądów oraz konstytucyjną zasadę jawności postępowania, jednego z kluczowych elementów prawa do sądu, przepisy dotyczące posiedzeń zdalnych powinny uwzględniać możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zdalnych publiczności, przedstawicieli mediów oraz osób zaufania. Współczesny wymiar sprawiedliwości musi korzystać z nowych technologii w celu zwiększenia swojej efektywności. Takim krokiem właśnie jest na stałe wprowadzenie posiedzeń zdalnych. Zmieniają się środki, ale cel pozostaje ten sam, czyli prawo do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd. I aby obywatele mieli poczucie, że wyrok, który zostanie wydany w ich sprawie, faktycznie jest sprawiedliwy, musi on zostać wydany zgodnie z wymogami sprawiedliwości proceduralnej. Jedną z takich gwarancji, powtarzam po raz kolejny, jest poszanowanie zasady jawności postępowania oraz możliwości udziału publiczności. Projektowane przepisy w tym aspekcie nie spełniają w dostatecznym stopniu powyższych gwarancji. W związku z tym rekomendujemy wprowadzenie odpowiednich poprawek do projektu ustawy, które będą gwarantować możliwość udziału w posiedzeniach zdalnych publiczności, osób zaufania, choćby dziennikarzy, realizując tym samym zasadę jawności postępowania sądowego, będący jednym z kluczowych elementów konstytucyjnego prawa do sądu, wyrażonego w artykule 45 Konstytucji. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli tak, to proszę się zapisać. Zamykam listę. Jedna minuta na zadanie pytania. Pierwsza pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie wicepremierze do spraw bezpieczeństwa energetycznego Kaczyński, pani marszałek, Wysoka Izbo. Będziemy obradować teraz nad tym, ile jest prokuratora krajowego w prokuratorze generalnym, albo na odwrót. Czyli jeżeli minister Ziobro zrzeknie się teraz swoich kompetencji na rzecz prokuratora Święczkowskiego, a jego odwołanie uzależni od zgody prezydenta, to po przegranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach będzie mógł dalej zarządzać upolitycznioną prokuraturą. Umożliwi to złoczyńcom ze Zjednoczonej Prawicy spokojne życie i nieodpowiadanie za łamanie prawa, afery gospodarcze, okradanie budżetu, łamanie konstytucji i takie tam inne. Będą też mogli zatrzymać swoje majątki, których dorobili się na tych dziadowskich rządach. To co? Czy rozkładamy złoty parasol nad złoczyńcami z tego rządu? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Nie jest żadną tajemnicą, że jeszcze urzędujący rząd dba o to, aby Polacy byli karani finansowo za wszystkie i to w maksymalnym wymiarze. Bo jeżeli mamy 10% wzrost wynagrodzenia minimalnego, który zaowocuje podwyżką w wysokości netto około 100 zł miesięcznie, za to kary mamy podniesione 1 lipca nieraz o 20 do 30%. Czy w Polsce kara ma nadal wymiar odstraszający? Bo z tego, co widzę, to karanie stało się sposobem na pokrywanie rządowych programów. Czy pan premier Morawiecki zdaje sobie sprawę, że w Polsce urzędy skarbowe mogą naliczać kary do 33 milionów złotych, a człowiek, który przeoczy termin ubezpieczenia samochodu, może stracić nawet swój cały roczny dochód? Czy członkowie rządu wraz z zatrudnionymi w spółkach Skarbu Państwa żonami lub mężami nie oderwali się zbytnio od codziennego życia zwyczajnego Polaka? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Nie ma pana posła. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, zdalne posiedzenia, które wymusiła pandemia, w pewnym sensie przyczyniły się do tego, że
że cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości nabrała tempa. Jeśli jeszcze będzie ona wdrożona w sposób przemyślany i kompleksowy, to istnieje realna szansa na zwiększenie efektywności całego wymiaru sprawiedliwości. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że wprowadzane rozwiązania powinny zapewniać odpowiednią ochronę praw i wolności obywateli w zakresie prawa do sądu. I tutaj należy zadać pytanie, jak zapewnić dostęp do rozpraw chociażby publiczności lub mediom. Czy na przykład biegli z psychiatrii i psychologii, których opinie opierają się na bezpośredniej obserwacji oskarżonego, będą w stanie poprawnie wykonywać w ten sposób swoje obowiązki? Należy zwrócić uwagę szczególnie na mimikę, zachowanie oskarżonych, które również są informacją zwrotną. Jakie rząd proponuje rozwiązania tego rodzaju problemów? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, idąc za wątkiem, który rozpoczął pan poseł Tomasz Zimoch, a jednocześnie bardzo wrażliwą sprawą społeczną, chciałem już teraz zadać pytanie i prosić o odpowiedź o udział z publiczności, dziennikarzy, osób zainteresowanych sprawą w posiedzeniach zdalnych. Proszę panie ministrze o wyjaśnienie, czy ten udział będzie zapewniony, jest to możliwe, na jakich zasadach? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Paulina Matysiak, Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Obecny stan faktyczny przedstawia się następująco. Rozprawy zdalne mają miejsce. Powszechną praktyką jest udział publiczności w rozprawach zdalnych przez internet. Sekretariaty sądów wydają publiczności, dziennikarzom czy osobom zaufanym linki do połączenia się z rozprawą na wniosek. Publiczność, dziennikarze czy osoby zaufane zgłaszają się do udziału w znikomym odsetku spraw. Wydawanie im linków nie stanowi więc znacznego obciążenia dla sekretariatów sądów. Aktualnie procedowany projekt nie zawiera gwarancji udziału publiczności w rozprawach zdalnych przez internet. I co to oznacza, Wysoka Izbo? Jeśli osoba z niepełnosprawnością, opiekująca się małym dzieckiem lub mieszkająca daleko od sądu, w którym odbywa się sprawa, będzie chciała obserwować przebieg rozprawy, nie będzie mogła tego zrobić, nawet jeśli rozprawa będzie odbywała się online. Jeśli ktoś będzie miał sprawę w odległej miejscowości, to sam będzie mógł połączyć się z sądem przez internet, ale osoby bliskie, które chciałaby, żeby mu towarzyszyły, jej towarzyszyły, jako osoby zaufane, będą musiały pojechać do tego sądu nawet kilkaset kilometrów i obserwować sprawę na ekranie monitora na sali rozpraw. A dziennikarz, który chciałby śledzić proces odbywający się w innej części kraju, nie będzie mógł się połączyć przez internet. Dlaczego państwo nie zapewniacie takiej możliwości bliskim, zaufanym i dziennikarzom? Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie ministrze, co znaczyły pana słowa, iż rozwiązania o składach jednoosobowych mają charakter tymczasowy? Tymczasowy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów. To taka ma być reforma w państwa wydaniu. Czy panu nie jest znana uchwała mająca moc zasady prawnej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z kwietnia tego roku, który stwierdził, że wprowadzenie podczas pandemii rozpatrywania spraw w drugiej instancji w składach osobowych, jednoosobowych było wadliwe? No to skoro wówczas było wadliwe, no to również musi być, albo tym bardziej musi być w czasach, kiedy tej pandemii nie ma. Skąd bierzecie takie projekty? I jeszcze publicznie mówicie państwo na posiedzeniu komisji sejmowej, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Nie dość, że wprowadzacie rozwiązanie, które ma zabetonować wasze interesy w prokuraturze, to jeszcze tworzycie iluzję reformy wymiaru sprawiedliwości. Wstyd. Najwyższa pora zrezygnować z pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, to jest kolejna ustawa, którą udowadniacie państwo, że jedyną doktryną przy ustalaniu, uchwalaniu ustaw w polskim parlamencie to jest taki bajzel. Jedna ustawa, nowelizowane 18 ustaw,
w tym tak ważne jak kodeks postępowania karnego czy kodeks postępowania cywilnego, trzeba by zadać pytanie, ile już w tej kadencji, panie ministrze, tych zmian tak ważnych ustaw było. Ale nie ulega wątpliwości, że główną intencją tej ustawy jest przede wszystkim informacja do polskiego społeczeństwa, że minister Ziobro, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość pogodziły się już z tym, że w październiku przegrają wybory i trzeba się przygotować na czas po. Na mocy tej ustawy prokurator generalny traci kontrolę nad prokuratorem krajowym. To jest jakieś kuriozum. Znaczy, pokazujecie państwo, że dla was ustawy nie mają służyć państwu, nie mają służyć dobru publicznemu, tylko mają służyć waszym partyjnym interesom. Ale chcę was zapewnić, szanowni państwo, że co się odlecze, to nie uciecze i odpowiedzialność tych wszystkich, którzy dokonywali przestępstw, prędzej czy później dopadnie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, PiS wie, że przegra nadchodzące wybory i najlepszym dowodem na to jest właśnie złożona przez was ustawa o zabetonowaniu prokuratury. Ta ustawa pokazuje nie tylko panikę i strach obecnego rządu i Ziobry, ale pokazuje przede wszystkim to, że z przegraną się już pogodziliście i tylko szukacie sposobu na to, żeby uniknąć odpowiedzialności za 8 lat popełniania przestępstw. Dlatego kluczowe kompetencje prokuratora generalnego nagle oddajecie prokuratorowi krajowemu. Betoniarki poszły w ruch, beton się leje hektolitrami, także nawet adres prokuratury wpisaliście do ustawy i to jest głęboka zmiana dotychczasowego modelu prokuratury na model zarządzany z tylnego krzesła. Ale nie ma takiego betonu, którego nie można zdetonować i to zrobią wyborcy. I oni wybiorą taką większość, która będzie zdolna skruszyć prezydenckie weto i oddać znowu prokuraturę w ręce obywateli, a nie partii, tak jak to zrobili. I wiecie, że nie będzie żadnego tylnego krzesła, tylko tylna prycza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana ministra Marcina Warchoła. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Dziękuję za te pytania, bo one są okazją do pokazania gigantycznego sukcesu, które Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobro odniosło w sprawie rozpraw zdalnych. Tak, proszę państwa, polski wymiar sprawiedliwości przeżył ogromną zmianę, reformę poprzez wprowadzenie rozpraw zdalnych. Już dziś do polskich sądów 1/3 spraw, które wpływa, są to sprawy elektroniczne w formie cyfrowej. Od początku wprowadzenia systemu elektronicznego do naszych sądów już mamy przeszło 75 milionów oszczędności na przesyłkach pocztowych. Zwiększenie skuteczności doręczania przesyłek do 3 dni. W ciągu 3 dni pełnomocnik otrzymuje na swoją skrzynkę pocztową korespondencję z sądu. Drodzy państwo, to jest rewolucja. Następnie 500 000 doręczeń w ciągu miesiąca. Miesięcznie 500 000 e-doręczeń. Od samego początku, od 1 grudnia 2021, kiedy wprowadziliśmy ten system, to jest już przeszło 9 milionów e-doręczeń. Do tego dochodzą rozprawy zdalne. Rozprawy zdalne, które cieszą się coraz większą popularnością, które pozwalają sprawnie z każdego miejsca w Polsce brać udział w rozprawie, zarządzać rozprawą, zaoszczędzać czas. Co do pytań. Nie ma żadnych obaw o udział publiczności w trakcie rozpraw. Ten udział będzie zapewniony tak, jak był do tej pory zapewniony. Z tym, że na sali rozpraw. Na sali rozpraw, która zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu publiczności z sądem, sali rozpraw, która zapewnia możliwość rzeczywiście brania udziału w wydarzeniach, a nie tylko w sposób wirtualny. Wirtualny udział jest zapewniony dla stron. Dla stron, które takie prawo do tej pory mają i będą miały dalej, będzie możliwość otrzymania od strony, od sądu kontaktu do takiej rozprawy zdalnej, czy do przesłuchiwanych świadków, to jest bardzo ważne. Również dowody osobowe będą mogły być wprowadzane w sposób zdalny, tak jak do tej pory to miało miejsce. Więc e-doręczenia, rozprawy na odległość. Ogromny sukces pana ministra Zbigniewa Ziobro i chciałbym podziękować wszystkim pracownikom resortu sprawiedliwości za codzienną, ciężką pracę przy wdrażaniu tych bardzo ważnych dla Polaków rozwiązań.
Ten projekt, drodzy Państwo, służy też poprawie efektywności, sprawności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości. To są zmiany w kodeksie postępowania karnego. Możliwość kontynuacji rozprawy pomimo zmiany składu sądzącego. Bardzo ważne rozwiązania. Choroba sędziego czy inne problemy losowe, które do tej pory spowodowały, że rozprawa musi się toczyć od początku, takie są zalecenia procedury karnej, sprawią, że będzie mogła rozprawa być prowadzona w dalszym ciągu. Możliwość wreszcie tak zwanego wyroku częściowego, bez konieczności czekania latami na wyrok skomplikowany, złożony podmiotowo albo przedmiotowo w sprawach, w których jest wielu oskarżonych, wiele różnych wątków, będzie można orzekać częściowo. Sędzia będzie mógł tak gospodarować rozprawą jak sprawny menedżer, że część wątków sobie wcześniej osądzi, a z pozostałymi będzie mógł dalej prowadzić rozprawę. Wreszcie narada wstępna. Nowość kolejna w polskiej procedurze karnej, która umożliwi również zamykanie pewnych wątków przesądzonych. Także będzie szybciej, sprawniej i taniej. Taniej dla obywateli. Także dziękuję wszystkim za poparcie tego projektu, w szczególności koleżankom i kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Co do kwestii związanych z pytaniami od pani poseł. Otóż jest poprawka złożona bardzo dobra przez pana posła Lorka, która przewiduje, że prezes sądu będzie mógł zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie 3 sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Prokuratura. Drodzy Państwo, prokurator generalny nadal będzie naczelnym organem prokuratury, nadal będzie wyznaczał kierunki i wytyczne działania prokuratury, nadal będzie realizował uprawnienia powierzone w zakresie nominacji prokuratorów, będzie powoływał na stanowiska prokuratorskie. Natomiast te zmiany dostosowawcze dotyczą zaledwie przeniesienia dotychczasowych kompetencji zarządzenia kompetencyjnego, które było aktem wewnętrznym, do ustawy. Drodzy Państwo, poczytajcie zarządzenie kompetencyjne. To tam jest przecież mowa o tym, że wszystkie czynności, uprawnienia prokurator generalny, które ma w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, może scedować na prokuratora krajowego. My tylko przenosimy to do ustawy. Następnie decyzje w sprawach osobowych prokuratorów do tej pory mogły być przenoszone na prokuratora krajowego na podstawie zarządzenia, teraz na podstawie ustawy. Powoływanie na stanowiska funkcyjne prokuratora regionalnego, okręgowego czy rejonowego. Również na podstawie zarządzenia kompetencyjnego mogły być przenoszone na prokuratora krajowego. To prokurator krajowy, nie zapominajmy, jest kierownikiem całej prokuratury zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze i jako kierownik ma mieć realne narzędzia. On te narzędzia miał do tej pory, ale na podstawie instrumentów prawnych o charakterze wewnętrznym. Teraz będzie to ustawa, co zapewni jawność, jasność, przejrzystość rozdziału kompetencyjnego między prokuratora generalnego i krajowego. A na koniec wreszcie powiem, Komisja Wenecka i Komisja Europejska wielokrotnie wskazywały na konieczność zmian w zakresie prokuratury i te zmiany, które tutaj są, również idą w tym kierunku, więc powinniście się cieszyć. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki na podstawie artykułu 95 ust. 2 regulaminu Sejmu, kieruję ten projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania.